2 dni temu jeden z widzów powiedział: Multi, weźcie się no w końcu ogarnij, co? Non-stop grasz tylko tymi OP-czołgami, jakieś obiekty 279 Early, obiekty 907, Chieftain, Super Conquerory. Zagrałbyś w końcu czymś normalnym, jakąś kupą, ale może nie od razu artylerią, aby obrzucać innych. No to ja powiedziałem, że okej, spróbuję, tylko nie mam słabych dyszek na koncie. To zaloguj się na inne konto, zalogowałem się. Wziąłem najsłabszą dyszkę, statystycznie patrząc na robione WN-8 na czołgach ciężkich, E100, tak, tym pojazdem wygrywamy tylko ciutkę ponad 49% bitew, tym pojazdem robimy średnio tylko 1711 uszkodzeń na serwerze europejskim jako społeczność. No powiedziałem, że no to będzie dość dobry challenge. Zagrałem, wylosowało dobrą mapę, nie było art, zrobiłem 2000. Zrobiło mi się przykro na serduszku. Powiedziałem, spróbuję jutro. No ale już byłem wtedy po rozmowie telefonicznej z siedzibą Wargamingu w Mińsku i oczywiście ustaliłem, że bitwa będzie troszkę lepsza. I zaczęło się zupełnie inaczej. Jednym strzałem miałem na dzień dobry już 1450 uszkodzeń. A tak już na serio, jednego dnia wziąłem E100, była tragedia. Drugiego dnia zagrałem E100 i siadła taka bitwa, więc uznałem, że muszę wam pokazać potyczkę na mapie, kopalnie, losowanie z dziesiątkami, 2 arty. I zobaczcie, wysadziłem na samym początku ich najlepszego gracza w obiekcie 277. Ten to miał pecha, można powiedzieć, wygrałem z radzieckim czołgiem niemieckim, aż niespotykane. To musi być ta moc konta community kontrybutora. No tak, na tym koncie faktycznie gramy, słuchajcie, wiecie o tym, że ja na swoim koncie aż tak wielu dyszek nie mam, niestety je sprzedaję, bo jestem głupi i potrzebuję wiecznie kredytów na turnieje, także no, potyczkę na tym koncie, ale mam nadzieję, że jakoś to wybaczycie. I teraz tak, uznałem, że będzie bardzo fajnie w końcu pograć sobie o czołgach rzadszych, więc w najbliższym czasie takich rzadszych dyszek troszeczkę też się pojawi na tutaj YouTubach. Między innymi w drodze jest materiał o amerykańskiej E5, T110E5, radzieckim monsterze, potworku, obiekcie 705A, ale dziś potyczka na Westo, dyszce, która była jedną z moich pierwszych w WOT-ie, ale niestety no nie zachowała się do dziś. Nie zachowała się, to dlatego, że gra mi się nią ogólnie tragicznie. Poza tą bitwą, a nawet i w tej bitwie, non-stop na ten czołg narzekam. Trochę tak zrzędzę już, jak stary dziadek, no ale słuchajcie, mam tutaj już zakola na głowie, no już starzeję się, czuję ból w plecach, w kościach, także no wiecie, problemy wieku już takiego, jakiego ja mam, czyli no prawie 22 lata. No i też w związku z tym wiele przeżyłem, 10 lat w WOT-ie prawie jest jak jest, prawda? Potyczka ta, słuchajcie, poza początkiem wydawała się, że będzie tragiczna, no bo kurde, zobaczcie, ja od teraz kilku minut nic nie robię. Okej, zdjąłem jeszcze tego Focha 155 na ślepo, siadło pięknie, ale teraz zaczyna się problem, bo moja drużyna jest zamknięta. Oddaliśmy im środek. To jest bardzo fajne, żeby sobie zawsze mieć tego moda na oddanie kamery, który jest dozwolony, ja go bardzo polecam, jest link w opisie. Można sobie popatrzeć, jak oni są ustawieni. Widzicie, że mają fajną kontrolę nad mapą, mają przejętą wyspę, tak no pewnie niż my, ten paton nam zaraz umrze. Tutaj podświetlają moją bazę, jesteśmy strasznie zamknięci, a ja też nie mogę podjechać, bo podjazd tam do Mausa, to wiecie czym się skończy? Wiecie czym się skończy? Zgonem. Tam stoi jak Pancerz 100 i 60 TP Lewandowskiego. Wyjazd na nich to byłoby samobójstwo, więc oczywiście tego nie robię. No i ten. No i widzicie, kampie, w krzaku, jak Tedek. Ale to nie było wcale takie głupie, bo zobaczcie, że rywale regularnie wychylają się. Był nawet momentami przestrzał na Sheridana, on teraz już padł do STB-1, ale był. Po prostu się spóźniłem, bo no mówię, już refleks nie ten co kiedyś. Tutaj miałem delikatną spinę z tą Godzillą. Nie ukrywam, że gość mnie lekko wpieniał, bo był po lewej stronie budynku. Ustawił się za mną jakoś tak perfidnie, teraz się ustawił za mną. Znaczy obok mnie to już spoko, tak? Ale jak się ustawia za kimś, to to jest wpieniające. I oczywiście, jako że tutaj no patrzyłem co on robi, czy mogę się cofnąć spokojnie, no to nie byłem przygotowany na strzał. Dupa zebrałem od Arty, zebrałem od tej WZ-y i zaraz i jeszcze raz od niej zbiorę, bo po prostu byłem źle ustawiony tutaj. Chciałem jej oddać, ale nie siadło. No celność jest to, niestety celność jest to. Doskonale wiecie o tym, że to działo do najcelniejszych nie należy. I tutaj może parę słów o właśnie, może już nie jakości S100, statystykach, bo to może was przynudzać, ale o parametrach. Na czym należy opierać swoją grę S100? Oczywiście grę S100 jest w zasadzie dość prosta. Jedziesz jak najbliżej do przeciwnika, podjeżdżasz jak najbliżej jak się da, no bo inaczej no to dramat. Z dystansu pociski lecą 3 dni, słuchajcie, są tak wolne, że to bania mała. Czy wiecie, że pocisk kumulacyjny, który jest regularną bronią na S100, no jednak głównie się gra na goldzie, bo penetracji mało, ma prędkość 606 metrów na sekundę. I teraz wyobraźcie sobie, że pociski STRF A103B lecą prawie 3 razy szybciej. 3 razy szybciej. Tu macie takie wolne pociski, które lecą parabolą taką, jak pociski arty normalnie, więc dlatego też trzeba wziąć pod uwagę, że z dystansu to działo sieje solidne kalafiorki, też do najcenniejszych nie należy, skupia długo. Ale jak już podjedziecie, no to raczej wchodzi, jak dobrze przymierzycie, prawda? I też damage robi robotę 750, także no kwestia jest tego, aby po prostu podjechać na blisko. Tutaj w tym momencie, jak zobaczyłem tego gościa, tego wariata, to się uśmiałem, że bania mała. Co on zrobi tym Lewandowskim? Nie mam pytań, ale mam nadzieję, że oglądał tą bitwę 2 razy chociaż, żeby zobaczyć, jak wielką wtopę zrobił i to, słuchajcie, mogło mieć decydujący wpływ na tą rundę, bo zabrać mu teraz tyle HP nie byłoby łatwo. Na pewno byśmy na tym ucierpieli, a teraz no mają dychę tak naprawdę w plecy. Ja uznałem, że skoro Lewandowski już wyparował, jak najbardziej warto podjechać, szczególnie też jak pancera już nie ma. I choć było ryzyko, że Dzik mi rąbnie za 700, za 650 konkretnie średniowali, to i tak wyjechałem, ją HEK zebrał, pyk, wpada 4. zniszczenie. Jako że nasz STB-1 podjeżdża, ja tutaj miałem wielką nadzieję, bardzo wielką, że może wykryje te arcioszki. Ja je blindowałem, ktoś powie, no debil kurde, blinduje Artę, przecież i takiej raczej nie trafi. No czasami się udaje, na tej mapie akurat nie jest aż tak dużo pozycji, gdzie Arta może się ukryć, więc realne jest, że ona stoi w tych krzeczorach, choć najczęściej stoi wiadomo tam W1 za skałką. No tak już jest. Ale blindowałem, bo liczyłem, że a nóż widelec wejdzie, cholera wie. Bitewka niestety wyglądała coraz gorzej. STB-1 mi padło, żadnej arty to on nie dostrzegł, więc zacząłem się cofać. I już kurna! Nie powiem kto. Mędy warcie, zaczynają klikanie. Już się kurna obudzili, już wyjechałem na 10 sekund. Kurna raz, kurna dwa. Nie można grać, no nie pozwolą, nawet na tej mapie gość się musi denerwować, gracz nie może normalnie wychillować, tylko kurde będą strzelały gady. No ale, no takie życie, prawda? My też czasami to robimy. Ja na odwyku jestem już od Arty jakieś 30 godzin. Jakieś 30 godzin. No to całkiem długo wytrzymałem. Wytrzymuję. WZ dostała raz i teraz miałem plan. Zniknę i nagle wyjadę z zaskoczenia, kiedy on się mnie nie spodziewa. I to był, jak się okazało, genialny pomysł, bo wyjechał, aby sprawdzić, gdzie jestem, a że już byłem, wiadomo, bez spota, to pocisk idealnie siadł w dolną płytę, udało się go pozbyć. Mamy teraz już tylko do pomocy 2 artylerie. Obie na ogryskach, bo były kontrowane wcześniej przez arty przeciwnika. 1 arta pada, patrzatynka, zostaje 261, rywale mają 5 maszyn. I to wcale nie na ogryskach, to nie są jakieś one-shoty jeżdżące. Jest francuski AMX M4, no to jest taki trochę śmietnik, jedna z gorszych dyszek. Bat Chat, no to bardzo groźny dla S100. E50M, no i 2 arcioszki. Też Bat Chatynka, też 261. W ogóle ciekawie się złożyło, że mają takie same arty jak my. No przypadek nie sądzę. Wszystko było zaplanowane, ustawione. I pojawia się Bat Chat. Ja ogólnie, gdyby ktoś pytał, miałem świadomość, że najczęściej wyciągi na tej mapie robi się w tej miejscówce tutaj. Serio. Najwięcej wyciągów, nawet kiedyś pokazywałem jeden. Tutaj dzieje się w tych rejonach, dlatego że stąd macie bicie na kapa. Możecie również wycofać się za budynki. Ten strzał w końcu siadł, bo ten pierwszy to tak mnie wpienił, że bania mała. Ogólnie jest bardzo spoko tutaj się ustawić, bo też Arta ma słabe bicie. Podjeżdżając dalej, możecie zebrać z heala. No to po prostu jest w miarę dobre miejsce na wyciąg. Niestety, Baczeta upolować się już nie udało. Tylko trzeba mieć świadomość, że przeciwnik może zawsze podjechać artylerią tam na plecy. No to się bardzo często dzieje. I ja tak liczyłem, że może te arty podjechały właśnie tutaj, aby mi rąbnąć w dupę. No to ja co? Cofam się. I pojawia się Gon Darty 373-261. Mówię, jest tutaj. Mamy go. Jak mnie wpieniła ta gra, zacząłem wyzywać tą grę. Kurna, jak ja tej gry nienawidzę momentami, to po prostu się w dupie nie mieści. Zacząłem wyzywać artylerię. No już emocje mnie rozdzierały od środka, co nie? Już myślałem, że umieram z nerwów. Rykoszy do Darty. Na szczęście za chwilę gra mi to, co zabrała, oddała. Ten strzał z woleja siadł w Bat Chata. Wiedziałem, że bazę przyjmuje E50M. To było o tyle oczywiste, że AMX był na wzgórzu, arty są oczywiście przymierzone, więc miałem załadowany pocisk przeciwpancerny, aby móc strzelić przez murek. To jest bardzo istotne, przeciwpancerny, nie kumulacyjny. Kumulacyjny zatrzymałby się na murku, a AMX chciał mi zaskoczyć od tyłu, ale rozbił się. Co to za błąd? Teraz sami widzicie, no wielbłąd, a nie błąd. Bardzo istotne jest to, aby lepiej tędy nie zjeżdżać, bo to się często tak kończy. Da się zjechać tutaj, da się zjechać bez straty HP. Jest tak najbardziej możliwe, ale on po pierwsze zjechał tutaj po wieży tego 277, tutaj już wrak jest, to trzeba delikatnie, powolutku zahaczyć od skałki z gracją, jak modelka wychodzi na scenę, a nie jak kurde wielbłąd, słoń, trąba kurde wybiega i co? I spada w dół. Przepaść. Kurde. Kultury trochę. I mamy teraz już tylko dwie artylerie do upolowania. Bat Chat 155-58-261. Ja byłem świadom, że ta arta francuska wjechała tutaj do miasteczka. Spodziewałem się, że ona jest gdzieś tam z prawej strony, ale chciałem podjechać od lewej, aby mnie nie wykryła. Od lewej strony. Tutaj widzicie bliżej skałek. Na moje nieszczęście 261 idealnie się obróciło. Co za fart był, to nie mam pytań. Już też znowu się wpieniłem, bo wiedziałem, że będę jechał wprost pod mierzącą tutaj artę. I dostałem raz. Teraz moja główna myśl była taka, aby schować się za tym budynkiem, no bo skoro strzelił do mnie, to jest tam. Ten budynek mnie zasłoni, szczególnie, że francuska arta ma beznadziejne bicie. Ale 3 pociski w magazynku. O tym należy pamiętać. I teraz... No nie było do końca wiadome, co ten 261 zrobi. Ja liczyłem, że stoi tutaj za rogu, za budynkiem się ustawi, za skałą, za zamkiem, no cokolwiek. I chciałem zrobić delikatnego sidescrapa i go wyjąć. Nie wyjechać frontem jak gamoń, tylko na sidescrapie, bo wiadomo, wtedy jako, że mam wieży, pierwszy go pacnę, mam lepsze bicie, dzięki wieżyczce. No ale nie było go. I pojawiła się batczatynka po prawej stronie. Chciałem strzelić ją z woleja tak, aby mi nie rąbnęła, aby mieć zapas życia, no ale nie. Musiał mi jeszcze raz rąbnąć. Na szczęście dobiłem go dość szybko. I 8 kij na koncie. Jestem na hita. Ustawiony za budynkiem, nie wychylam, bo nie wiem, gdzie on jest, jak mierzy. Czekam tutaj, obracam się powolutku, bo mało czasu. Musiałem reagować, tak? Chciałem już podjeżdżać. Cofam się i 261 pojawia się z lewej strony. Wiedziałem, że muszę zaryzykować szybki strzał. I siadło. A on spudłował. Bogu dzięki. 9 kili. Uszkodzeń może nie za dużo, bo 6500, ale... Kołobanow. Duży kaliber. Wyciąg 1/5. Ja... Kto by się po mnie spodziewał? I to jeszcze na S100. Szkoda trochę, że nie pól. Ktoś powie, no gdyby ten AMX M4 się nie rozbił, to może byłby pól. Ale prawdę mówiąc, gdyby ten AMX się nie rozbił, to ta bitewka raczej nie byłaby wygrana, bo sami dobrze wiecie o tym, że aby go zdjąć, musiałbym pod niego wyjechać, dostałbym jeszcze raz od arty, byłbym na hita. Teraz już bym nie miał 100 paru HP, tylko byłbym wrakiem, także i tak się cieszę. Mam nadzieję, że taka bitwa wam się podobała. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!